Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Samuraj, cześć Tatko, cześć Sebastianie. Tam proszę nie od razu, to będzie tylko cosplayowanie personeczne. Zastanawiałem się głównie dlatego, że stwierdziłem, że w końcu mądrym pomysłem będzie, żeby dać sobie 60 FPS-ów. I wiem, że to potrafi wpływać ludziom na to, czy streaming świetnie, czy nie. Dlatego z ciekawości sobie zerknąłem na Steama, bo wcześniej tego nie sprawdziłem. I tak wchodzę sobie w ustawienie jakości. Patrzę jakość 720p60 źródłowa, poniżej 720p60. A gdzie opcja 30 FPS-ów? Poddaj się im moje 30 FPS-ów do oglądania, jeżeli mam słaby internet. Dlatego mówię, mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję też, że widać, że jest nieco płynniejszy ostatnio. I mam nadzieję, że... Przede wszystkim mam nadzieję, że ci wcześniejsi, którzy mi do tej pory migali, nie będą już mi migać. To jest chyba to, na czym mi najbardziej zależy. Właśnie, mieliśmy jechać do Sela, bo zobaczyć, co tam statę. Udało się, że ten, że dosłownie już kończyliśmy jak tako scenariusz i jedno, co zostało, to pójść do Wyrka, ale ewidentnie źle to pamiętałem. Jak tam z naszym tatę? Czy z tatę wszystko ok? Najwyraźniej stoi i żyje. A tam 200 stopni Celsjusza w pokoju, co to jest? Zastanawiałem się właśnie, czy padnie na ziemię, czy... Well then. Czy teraz co scenariusz będziemy w szpitalu? Albo ktoś się z naszych znajomych będzie w szpitalu? To nie jest już. Zdaję sobie sprawę, ale w Fahrenheitach... O no moment, bo nigdy nie pamiętam przejrznika. To wciąż jest zdecydowanie więcej niż powinno być. To jeszcze nikogo nie wezwali. No najwyraźniej, dopóki ktoś dosłownie nie mdleje, no to jest okej. Okay. Z ciekawości sprawdziłem sobie, to ten 200 Fahrenheitów to 90 parę stopni Celsjusza. Dokładnie 96/3. To wciąż nie są warunki, w których człowiek powinien jakkolwiek funkcjonować. I mam wrażenie, że to jest kolejny przypadek pokroju przekroczyliśmy promieniowanie 50-krotnie i wszyscy żyją. To wszystko moja wina, bo zaufałem komuś, kto wiedział, że już jest dobry. Czas na nasz M-Arc. Len, wracaj do domu, posiedź sobie sam, dokładnie tego teraz potrzebujesz. Niczego innego. Jak to było? 50... Znaczy to chyba było tak, że 50-krotnie względem tego, ile nasz strój mógł przejąć. Nie, że 50-krotnie względem tego, ile wynosi norma dla człowieka. To bardziej miałem na myśli, bo że dawka jako taka była dużo większa, to ja doskonale pamiętam. Aczkolwiek... Coś tam logika mango, anime, rzeczy nie należy się tymi rzeczami przejmować aż tak bardzo. A propos mang, dzisiaj skończyło się Oshinoke. I oczywiście ludzie bardzo mocno pioczą na zakończenie. Jakby ja do niego nic nie mam, nie uważam, że było jakieś wybitne. I Aka wciąż nie robi jakichś super zakończeń, ale też nie uważam, że było... nie uważam, że było tak tragiczne, jak ludzie uważają, o tak powiem. Na pewno dało się zrobić dużo rzeczy lepiej, zwłaszcza ten ostatni ark, ale...
biorąc pod uwagę, jak był prowadzony, to nie wydaje mi się, żeby dało się zrobić dużo rzeczy tutaj lepiej. O tak powiem. O boy, Zilman. Cholipka, kocham Zilmana. Spoiler, nie kocham Zilmana. Tak, Len na pewno się ucieszy, że jej przychodzi. 100%. To będzie takie... Jaj, wyjdź stąd. Głównaka za bardzo nie miała albo racji, co się z niej potem dzieje. Była Ruby i ostatnie trzy chaptery były ogólnie o paru innych postaciach. Nie, no zdaję sobie sprawę, że... Tą krytykę akurat jak najbardziej przyjmuję, że... zostało bardzo tak jakby pospieszone i powinno być dużo bardziej rozwinięte, co tam się dzieje z postaciami. Mama cały czas siedzi startę. Nie nazywajcie mnie bohaterem, to wszystko moja wina. To be fair, Len ma wymówkę. Ma 10 czy 11 lat. Więc może zachowywać się jak dzieciak. Ding dong. Kto tym razem nawet przychodzi? Jeszcze raz. To jest ostatnia osoba, której się spodziewałem. Prośba do Fisieli. TC kody, to czego szkoła WWW. SO4, są kluczami do drzwi. Włożył potężną bestię. Jeżeli się obudzi, to internet zostanie zniszczony. Po drugą, mam wrażenie, że z czasem battle networki będą stawały się takie bardziej przewidujące przyszłość, szczerze mówiąc. Że im więcej rzeczy będzie działało na jakichś oprogramowaniach, do których się będzie można podłączać, tym większa będzie szansa, że właśnie jakieś takie przypadki jak tutaj będą się działy. Że po co hakerzy się pomogli i rozprzestrzeniają chaos. O. Musimy się udać do netu, gdzie jest zakazany program, który jest w posiadaniu ESC-i. Platformen jest wyznany i dlatego do netu go nie wpuszczą. O, jadę. To wszystko moja wina. Pomogłem, bo już jestem absolutnym kryminalistą. Ja nic nie słyszałem. Niczym się nie przejmujmy. Dlatego mam wrażenie, że w normalnym świecie Len nie poniósłby żadnej odpowiedzialności, jeżeli ktoś by poniósł odpowiedzialność, to jego rodzina. Ale to zupełnie inna sprawa. Kupienie tym jest trzeba. Czy ja kupiłem? Nie, no na razie ten. Na razie chcę jeszcze pojechać do szpitala. Bo wiem, że mam dzisiaj sporo requestów do podrobienia. I jeden z nich jest czymś, na czym mi w miarę zależy, bo dostaje się z niego większy customizer. Więc jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej przygarnę. Czemu ja bablery? Wait a minute. Czym jest mój folder teraz? Teraz zrobiłem z moim folderem, że on tak wygląda. To nie jest folder, jakim go zapamiętałem. Ale przynajmniej folder się zgadza.
Dobra, przyjrzyjmy się kodem, jakie mamy, bo mam tego za dużo. Stepklasa chcę... Stepklasa tak się chcę mieć. Ja nie miałem więcej stepklasów swoją drogą? Nie, nie miałem więcej stepklasów. W jakich kodach muszę szukać rzeczy, to mnie zastanawia. Czy ja robiłem folder pod Plantmana, czy mi się wydaje? Nie, ja robiłem folder pod tego chujka z wirusami. Już pamiętam. Coś w kodzie P ciekawego może? SPD, Zwak Bomba, Zaplink, nie. Coś w kodzie F? Raczej nie będę miał. No nie jest Gaston, ale to niekoniecznie. Elki może jakieś? Bariera niekoniecznie, Riegra pod biedy, to nadal nie jest WPS. Mógłbym też jeszcze jedną kopię Lysolda sobie wrzucić. No mi szkodzi. Da szkodzić, znaczy nie da szkodzi jeszcze jedna kopia, tak powiem. Bo teraz co mamy właściwie? Boblerka, dwa Lysoldy, dwa Varsoldy. Prawie Stepsold, ZT. Ja nie mam Stepsolda, prawda? Mola masa, OP. Nie, niestety nie, a szkoda. Jestem blisko w każdym razie. DPF to mój folder, tak naprawdę, poza mieczami. Coś da się zastąpić w nim? Nie, jestem pewien, że potrzebuję tyle reagrabów, więc jak też może coś jeszcze w demam. Snakey. Snakey byłyby dobre, gdybym miał jakąś sensowną możliwość niszczenia paneli w tym samym kodzie. Wiem, że mogę do nala, to nie do końca to. I Shotina mogą pomagać jako. Działać jak pomagać, jeżeli chcę te złożone walczy, to mogę ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Ojej, to. Ostatnio za dużo trochę słyszałem o odpowiedzialności, bo gadałem ze znajomą dużo jednej z nowych gier. Nazywała się Mouthwash. Niestety widziałem trochę więcej niż bym chciał z tej gry i. Generalnie. Znaczy, ona jest ciekawa fabularnie, ale zdecydowanie nie dla mnie, bo jest trochę za bardzo gore. Mam naszym spot naszego wspaniałego człowieka Gospela. Który właśnie opowiada, w jaki sposób założył Gospel z pomocą Wailego. Kazał zrobić ostatecznego nawigatora base'a. Tak, to ja. Cześć, kolegowie. Cześć, tatę. Proszę się na mnie przejmować. Czy Len nie mógłby, nie wiem, zaczekać, aż skończył gadać? A nie tak się wbijać po prostu? Mógł powiedzieć, że on zaczeka, przyjdzie później coś. Dzieją się swoimi informacjami. No widzicie, można ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Może Len też będzie w stanie. Popełniłeś błąd, ale musisz się ogarnąć i naprawić to, co zrobiłeś. Proste. Jep, lecimy do Sailabu. Oh baby! Najlepsza mechanika w Bentry, guys! Karmienie wirusów! Spoiler, nie chcę tego robić, ale chyba będę musiał. Właśnie nie pamiętam, na ile to jest takie obowiązkowe. To jest obowiązkowe, prawda? Znam mnie ten bilet. Znowu nie ten bilet. Czy ja dosłownie wykupię wszystkie bilety, zanim bilet trzeba? Wyśmienicie.
Dobra, zanim pójdziemy do czada. Jestem używany agiatorem, myślałem o moim byłym panu. Nie mogę, o mojej byłej pani. Czy ktoś może zobaczyć się za nią? Jestem w maszynie Sailor, więc spoko. Karmienie jak Tamagotchi, kind of. Przed wirusami stoję żarełkę i możemy je karmić bakteriami. Tak, wszystko w tej grze opiera się na bakteriach. Choćba. Drugie ręki. Nie mogę pozbyć się mojej bohaterki z głowy. Dowiecie co robi. Nie wiem, że mi jest nasz. I nie wiem, gdzie jest. Kiedyś była w szkole w ACC. Anna Mori. Mori? Pani Anilas? Czy my mamy o tak po prostu możliwość zajrzenia do tych książek, czy nie? Bo zastanawiam się, na ile to jest coś, co powinno być dostępne dla każdego, kto tutaj przychodzi. Jaka część nie chciałaby powiedzieć, że niekoniecznie, ale... Może się nie znam po prostu. Tylko gdzie one mogą być? Wie pani może? Nie. Gdzie mogą być... roczniki? Anna Mori. Sesa się kelnerką. To brzmi znajomo. Prawie jak jakaś kelnerka, która biegała sobie po plaży. Jeśli to szkoła, wydaje mi się, że mógł być. Właśnie nie jestem pewien, powiem szczerze. Nigdy się tym aż tak nie interesowałem. Chodziłem często do swoich byłych szkół, jak jeszcze mieszkałem w tym samym mieście. Ale tak, żeby... tak, żeby rzeczywiście... sprawdzać jakieś roczniki czy coś, to niekoniecznie. Ktoś wlał się do mojego domu i ukradł mojego peta. Nie udało mi się znaleźć. Ja? Coś ukrywać? Gdzie się będziesz miał? Są takie z danymi osobowymi. Właśnie nie jestem pewien, powiem szczerze. Możliwe, że to dosłownie jakieś takie zbiór zdjęć tylko. I jakieś takie krótkie, jedno, dwa słowa. Też, że widziałem trochę amerykańskich takich, gdzie jest zdjęcie i jakieś jedno zdanie od danej osoby. Może wiesz, to jest coś bardziej w tym pokoju. Bo u siebie nie kojarzę, bym coś takiego kiedykolwiek miał. Były jakieś tam zdjęcia klasowe robione, ale to tyle tak naprawdę. Gra wręcz Y. Nie jestem pewien, czy mieliśmy go, czy nie, ale jeżeli nie mieliśmy, to tym lepiej. Yoka Square. Prędy się najlepiej szło do Yoka Square. Od mail chyba. Dlatego chcę iść do Yoki, doskonale. Ja, to musi być mail, right? A propos mail. Chciałem dać znać, że wszystko ok, ale ewidentnie nie, już nie jest aż tak istotne. Czy ja nie przegapiam gdzieś tego jakiegoś BMDK-a? To mnie zastanawia. Cześć Karka, witam. Niech nie zastępowałem za nas na taki album z końca i tam będzie całego roku, nie tylko moje kasy z nazwiskami na piękne, jeszcze były maile i numery telefonów. No nie, to my czegoś nie mieliśmy, przynajmniej nie kojarzę, żebym kiedykolwiek miał, czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum, czy to w liceum.
więc... Ciężko jest wiedzieć, czy to po prostu u nas było inaczej, czy... Czki diabeł? Pewnie nie będzie mnie stać na to, co myślał Double Bomba. Ja Alexal... Czy ja mam Alexalda? Muszę zerknąć. Jest Fire Aqua Bamboo. U, Aleka nie mam. To wezmę go sobie, kupię póki jeszcze jestem, żeby nie zapomnieć. To też nie mogłem mieć z tego Life Solda 2, jeżeli dobrze pamiętam. Może sobie wrzucać po prostu. Teraz jednych tych. Prawda, ten kod mi aż tak nie leży, bo to Enki, ale... chyba, żeby po prostu wziąć i wyrzucić wszystkie te zwyczajne. Bo będę nie istniał. Nie no. Był chyba jakiś program z nas tych. Tam się tylko Life, naprawdę? A mi ja nie wykluczam, że mówisz jak jest, ale... Zobaczymy. Aqua Spread Rulala? No, no, typów. Zawsze można sprawdzić. Yep, take match. DDDE, FFF, FFC może? FK, FK... Flashmana nie mogę, bo nie mam... takiej możliwości. Buffset może? Czemu ja to ruszę, jeżeli miałem pogadać z Negatem w jaka skład? Gdzie jest nawigator? Okej, okay, najwyraźniej wystarczyło z Progiem pogadać. 4 złych nawigatorów. Wioce. To jest po prostu generalnie wioce. Elementosa. Znacznie kojarzyłem, że jest jako tako. O Boże, czy to oznacza, że ja będę musiał... Chyba wiem, dokąd to zmierza. No dobra. Teraz pytanie, gdzie ja ich znajdę? Tak, nie trzeba było szukać. Przynajmniej pierwszego. Zdążę czy nie zdążę, jak myślicie? Łatwo. Jeszcze jakby tak dostawać za wszystkie chipy, to już w ogóle byłoby super. Ale pewnie wymagam za dużo. Myślę się, że w tej cefie jeszcze jeden przynajmniej będzie. Więc nie wiem, czy nie lepiej najpierw przeszukać, a dopiero potem pójść do drugiej. Dobra, tak, i z tym pójdę tu. I zobacz, co z tego wyjdzie. Na pewno tam widziałem jednego po prawej. To jest z jednej strony te ataki plus 10 są dobre, bo są gwiazdce, ale z drugiej strony mamy wrażenie, że obecnie nie są aż tak przydatne. Z trzeciej strony nie jestem pewien, czy mam czym je zastąpić. Problemy. Zwłaszcza, że nie mam aż tak dużo multi-hitujących chipów na chwilę obecną. Najbardziej chyba... Warsaw. Jako mój multi-hit. Czy to jest wejście od tej? Od strony Tamako? Czy mi się wydaje? O, mój Boże. To nie, też się spodziewałem.
No i da się tam wejść normalnie, więc nie jest aż tak źle. Tak, gdyby tak wyrzucić innego customa i wrzucić Snicklena na więcej typów w dalszej scenie. Do tej dela coś trzeba mieć, co wrzucać. Albo kasy dostawać. Przynajmniej z tego co pamiętam, to nie ma już żadnego scenariusza, gdzie będą potrzebne żywiołowe chipy do przejścia dalej. Więc o tyle dobrze, I guess. Tak jak mieliśmy wcześniej z tymi, z ognistymi wodnymi. Hello. Slimy, fishy, fishy. Fishy, fishy, fish. Zastanawiam się, czy jestem w stanie. Jak to zrobić? Spotkałem z Blessing Bossem z widzeniem z cyklu, kiedy rodzice wejdą do pokoju. Jak ona miała Bloodless? Ona bodaj Bloodless się nazywa, jeżeli myślimy o tej samej postaci. A biorąc pod uwagę, jaką oksyjesz, to spodziewam się, że może chodzić o nią. Czy da się sensownie ich zabić? No, sensownie się da. W ogóle nie tak się przyzwyczaiłem do gania przy 30 FPS-ach, że jak teraz gaję w 60, to czuję się dziwnie, że tak atak płynnie chodzi. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale... To jest takie tak, a może tak wygląda? Tak płynnie wyglądać? A, czyli tu go nie było, tak. No i... Chciałem powiedzieć, że najwyżej jak znajdę jeszcze tego ostatniego, to pójdę przez tego, przez... Ulala. Ulala. To pójdę przez Tamako. Ale chyba aż tak zdecydowany nie jestem. Miłce. Oh my! To by dopiero było interesujące. Nie chcesz może podejść? On nie chciał podejść tam gdzie ja chciałem. Uwielbiam chodzenie po tych wysokich polach. Takie szybkie. Niech on podejdzie przez. Zobacz, to dwa razy wyższe obrażenia. Wiązanie. Oj, tak, tak. Czy to matko je przed Drongan-Rompa 3 nawiązanie? Nie no, Marcin, zlituj się. Nie chciałem wyłączać Steam, ale zostałem brutalnie zmuszony. Nie wiem, co zrobię odwrotnie. Jeżeli mi nie wejdzie, to mam zapasowego flashmana. Jak już mówiłem. Ile będę musiał czekać na tego, na Team Style?
Bo wiem, że i tak będę go potrzebował i to jest najgorsze. Poczórki same się nie farmią. Poczórki to swoją drogą powód, dlatego tym bardziej narażniczej potrzeby farmienia nawigatorów. Bo i tak prędzej czy później będę chciał dostać się tyle przeciwko od nich. A bez Kingstyla niestety się nie da. Więc może rzeczywiście odkładanie nawigatorów na późniejszą fazę jest lepszym rozwiązaniem. Może poza Flashmanem, który daje po prostu na tyle silny chip, że jest tego wart. Ulala. Odarł lepiej. Mamy na to 4 jako po 40. Bęczy to chyba po 30, tylko... Ten mefak już wciąż jest coś inny, zgadzam się. Zresztą ogólnie Ben trzyma dość sporo silnych nawigatorskich chipów, tak o tym myślę. Plantman sam w sobie może nie zadaje jakichś turbo wysokich obrażeń, ale pozwala bardzo łatwo trafić przeciwnika przez to, że stunuje na chwilę. Podobnie Flashman też teoretycznie nie jest jakiś super silny, ale stun jest najsilniejszym efektem tak naprawdę. Co tam jeszcze? Darkman ma bardzo silny chip, jeżeli się go odpowiednio użyje. Bubbleman ma bardzo silnego multikita. Drillman w odpowiednich warunkach też chyba zadaje 3 hity gwarantowane, jeżeli dobrze pamiętam. No raczej, musimy jeszcze wrócić do jedynki teraz. Wróć do dwójki. Zawsze zapominam, że ta cefa, z której zaczynamy, to jest dwójka, nie jedynka. Czy tu ktoś będzie? Nie. Tu nikogo nie będzie. Z drugiej strony, tak jak to myślę, jak na przykład porównamy takiego Flashmana do Blastmana, to różnica w obrażeniach jest ogromna, teraz jak to myślę. Bo przecież Blastman maksymalnie chyba do 250 wyciągał, a też dało się go w miarę szybko wyfarmić na maksymalną moc. Wiadomo, że nie przebija się przez tarczę i trafia tylko jeden cel, ale... Wciąż jest bardzo silny do takiego casualowego przechodzenia gry. Tak, myślałem, że dobrze. Dobra, gdzie jest czwarty kolega? W lotu można wiatrę, ale tylko chyba te V1-ki, right? Nie dało się jakichś wyższych wersji wyciągać. Przynajmniej przypomina sobie. Znaczy wiem, że tam nie ma V1, V2, tylko tam X-y, spec-i i tak dalej. To sami wygląda, no to prawda akurat. Przy czym nie mam wrażenie, że ten 6 wystarczy do szczęścia Blastman, do takiego przechodzenia po prostu. Aczkolwiek ja jestem bardzo biased, bo... Nie mam aż tak dobrych wspomnień z używaniem większości nawigatorów w BN6, mam wrażenie. One nie są złe, ale jakieś takie super też, nie? Bardziej na tej zasadzie. Ciemton. Oddo. Mogę na pewno zabić tego. Gloomera, czy jak on tam ma.
To ja to wyciąłem. Na pewno się uda. Mówię wam. Yep. Czemu ja sobie zawsze to robię? Bo muszę ćwiczyć, dlatego. No dobra. A wracamy na piechotę? Chyba tak. Bo zastanawiałem się, czy iść na piechotę do Square'a, czy... Czy może bardziej będzie mi się opłacać wrócić do maila, ale chyba na piechotę się przejdę. Przy okazji tak się zastanawiam, czy ja na pewno będę miał co wrzucić w swój customizer. Bo mam wrażenie, że może być z tym jakiś problem. Nie tu idę. Cześć, zostawiłem się z całą bandą. Axe Memory. No dobrze. Zaraz tak, wyrzućmy Tressa. No i właśnie, teraz jest pytanie, na ile to mi pomaga? Ale mogę mieć potencjalnie te wszystkie customy i Tressa teraz. Więc jest o tyle dobrze. Airshotów niestety już nie wrzucę, ale mogę to wrzucić. I potencjalnie któryś atak plus 1. Albo... 3 charge mogę wrzucić. Piękne. No dobra. A to jeszcze zobaczmy ten trzeci i ostatni request. Sero. Tak, sero. Za dobre wirusa. Cylaba 2. Dobra, do Cylaba 2 to chyba najszybciej tędy będziemy mogli przejść. Przy okazji na dole, tam w rogu widzieliśmy maszynkę do wirusów, jakby coś. Na chwilę obecną aż tak mi się do niej nie śpieszy. Zwłaszcza, że widzę, że nie mam backtagów aż tyle, ile bym chciał. To jest Cylaba 2, czyli szukamy tutaj kogoś. No właśnie, pytanie gdzie? Pięknie wygląda, jak mamy 10,5 na start. 10,5 i fast gauge na start, to jest... spore. Żeby nie było, zdaję sobie sprawę, że jeżeli zmienimy styl na przykład tego, na przykład na team start, to z automatu nam padną 4 rzeczy, więc będziemy mieli tylko 6,5. Ale to i tak moim zdaniem naprawdę dużo. Uda się to chyba. A nie, za szybko. Znaczy teoretycznie mógłbym używać tych customów, które mam teraz, tylko większy z nich jest niebieska, a niebieskie można używać tylko jak mamy custom style. Stąd moje zastanawianie się. Może jakieś szczurki do programu Advanced? To nie wygląda jak szczurek. Czemu mam wrażenie, że tamten
Chłopek to jest ten, z którym musimy pogadać. Zawsze jak widzę kasę za SNK, to lekko umieram w siederku. O! Zaadoptuj króliczka. Cześć. Jedno backtracki. Ja im 50 backtracków. Ale! Dostaliśmy całą rodzinkę baniesów. No i co, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o requesty? Yep. No dobrze. Jadę zatem. I teraz powiedz mi, co budaj.
annoy, more like... Nie dokończę. Czy odpowiedź mniej więcej? To musimy zrobić. A tak, tak, niebezpieczna misja, możemy stać Mega Mana nigdy wcześniej. To nie tak, że ratowaliśmy dwa razy świat i w ogóle. Wadne ci mały ranking. Oh good fucking god. Ci bez rankingu nie mogę spotkać się z tymi, którzy mają ranking. Navigator S ma ranking. Okej, czy innej sowy. Musimy skoczyć do anteny. O, fuck me. Dobra, czyli musimy iść do internetu i założyć program, który sprawi, że będziemy zupełnie jak ci źli, okropni nawigatorzy. Skąd będzie najszybciej? Joka chyba. Będzie krawędziowi. Shadow Mega Man. Flashbacki do tego jednego odcinka, kiedy Roll dostała jakimś złym chipem i stała się domimami. Jakby to powiedziały internety, to był odcinek, budził we mnie rzeczy, o których nie wiedziałem, że co je miałem. Biorąc pod uwagę, że oglądałem tylko pierwszy sezon, to jest spora szansa, że to było w pierwszym sezonie. To tylko dzięki Bogu, że tam to jest tak blisko tutaj. I'm going to fucking end this all. Pomyśleliście, że będę mógł sobie biegać bez zmieniania Custom Aidera? O, no mało was? A teraz przypominam, że jeszcze za każdym razem jakbym chciał kod jakiś wpisywać, to musiałbym ten... Musiałbym go wpisywać jeszcze raz. To jest tak stresujące. Dobra, jak tam się szło? Tędy? Tędy? Chyba nie tędy. Chyba źle poszedłem. A well. Jest to trzeba ćwiczyć. Ej, metal rozwa. Nice. Wziąłem GNDK, więc było warto. Raz inne kłamstwa. Nie, to nie tędy. Czyli tam, gdzie poszedłem, to chyba dobrze myślałem, ale w lewo trzeba iść. Tak mi się wydaje. Olala. To było tak. Też czekaj. To fajna myśl lepsza opcja. Nice. No ja właśnie powiem szczerze, że chyba nawet pierwszego sezonu tak w całości nigdy nie obejrzałem, teraz jak o tym myślę. Nie tędy, czyli tu i w lewo. Ulala. Nie przyznaję się do tego. Mam za grube palce, a was od razu przysięgam. Dobra, teraz krędy się szło. Tędy. I tędy. Doskonale.
Wiecie co, dla świętego spokoju sobie odpalę mapkę, bo nie jestem pewien, czy gdzieś się nie było tych nawigatorów do znalezienia. Network. Ewidentnie jeszcze nie to. Wyszło jakoś tędy, tym drugim, tu na tu. Próbuję jakoś tak orientacyjnie na pamięć iść i zobaczę, na ile mi to wyjdzie. A bo już to zajmie, jeśli szlałem. Au, au, au. Jeszcze Flashman i Jory nie zabiją, więc będę musiał jeszcze takiego rzucić niestety. Oh well. Jak widzę takie 50 zeniaczy, to mam takie, czemu tak mało, dajcie mi więcej. Chyba dobrze pamiętam, ten się szedł na to 3, tak. I teraz chyba powinniśmy móc przejść tam, gdzie wcześniej nas nie puszczali. Jeżeli dobrze kojarzę. Tylko nie wiem, czy będę musiał tym Black Main cały zakładać, czy nie. Zaraz się przekonamy. Bo to tędy się szło? Nie, tędy ewidentnie. O, Volcano. Nie wiem, czy Volcano Virus nie miały czegoś dobrego dla mnie. A się przekonamy. No nie będzie to sam, więc nawet jeżeli to nie dostanę. Kidwi. Cześć, puścisz mnie? Okej, pozwolę, że się prawie. Jak duży jest ten śmieszny... Blackmail? Oh my... Znaczy da się go zmniejszyć. Cześć, puścisz mnie? Dzięki. To się upewnię, czy tutaj nie było jeszcze jakiejś znajdźki. Bo jestem tu... Jest potencjalnie lanca, tylko nie wiem, czy nie wymaga wykonania tego nawigatora któregoś. Więc na razie jeszcze się trzymam. Ice Wave, bo już mieliśmy, więc trochę... Trochę potężne whatever. Jest Spiky Soldy. Lucky. Chyba tutaj pełną rundkę dookoła. I zapraszam do Underscore. Tak, tak, świetne miejsce dla dobrych nawigatorów, potwierdzam. You know the rules, and so do I? Dobra, przydajesz memorka, Warsaw, and Night, Northwind. Najszybszy zakup mojego życia.
Nigdy nie kupowałem czegoś równie szybko. W tej grze niestety Full Custom jest mega cheapem, co ma dużo więcej sensu niż w poprzedniej grze, to na pewno. Czego mogę? Mogę jako default ustawić? Pewnie nie, co? Nieważne. Lmao. O-o. Dziwili tam 9 razy. Oh boy. Chwilę tu posiedzimy coś, czy? O jest! Dobra, teraz to już mogę poczekać się niedobrze. Pomaszuję tej przyciski. Jezu, ależ to ma... paskudne wymagania. Zastanawiam się, czy nie robić tego... inaczej niż zazwyczaj robię, ale wtedy nie mam dostępu do LGR-ki, więc chyba lepiej, nie? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może ze dwa. Raczej jak mi będzie szło, jeżeli będę widział, że nie dam rady sensownie tego zrobić, to sobie odpuszczę na razie. Prawo, what the fuck? Czyżby krzyżak mnie zawiódł? Mam nadzieję, że to nie jest kwestia krzyżaka na... to konie. No zno! Nie podoba mi się to, co widzę. Okej, to akurat było moje. Moja wina tak zwana. Nie jestem przekonany, czy to jest do zrobienia dla mnie. Czy da się jakoś... nie da się. Zastanawiałem się, czy da się jakoś po prostu skipnąć, ale ewidentnie się nie da. Trzeba czekać całą minutę. Tak! To jest najgorsze uczucie chyba. Bo ten margines będą jest na tyle niski, że... niewiele możemy zrobić. Nienawidzę swojego życia. Tutaj tak naprawdę trzeba wszystko bezbędnie zrobić, to mnie bardzo niepokoi. Albo mieć bardzo dużego farta, jeżeli chodzi o rozłożenie.
Kurde, bezbłędnie to by się udało. Jeszcze 3 próby. Jak za trzecią próbą nie wyjdzie, albo nie będę miał jakichś 98, to idę. RLBA. Kurwa. Dajcie mi z tego wyjść! Nie widzę swojego życia. Dosłowne nienawidzę swojego życia, Tier. Egad! Byłem tak blisko, że aż wcale. ABS, set mentalu i będzie dobrze. Mam wrażenie, że byłem o te pomyłki od zrobienia tego. Fuck! Nie mogę. Czemu ja duchowo wcisam rzeczy innej trzeba? Nie mam pojęcia. Stosujące to jest dla mnie. Dobra. Po tym ostatnie próba, jak nie wyjdzie, to idziemy. ...69, nice. Bardzo nice. Dobra, let's go. Ja wiem, dlaczego się mylę na niektórych rzeczach, ale tylko na niektórych.
Okej, teraz to już nie mam absolutnie żadnej wymówki. Ja też nie mam żadnej wymówki. Po prostu wiem, jak tam wypuść. Czy nagoda za niego w ogóle jest tego warta? Pewnie jakiś legawca albo coś. Jeżeli regap to nie jest tego wart. Złota zasada. Towel. Przeboleję to jakoś. Coś na BBS-ie? Tylko o tych. Tylko o chipach. Czyli na razie nas to nie interesuje. Hello. Statua na razie nic nam nie mówi. Program Shop Battery, chyba BT Tango z tego metal. BT Tango z tego co pamiętam to ta. Programy do PvP, czyli coś co mnie kompletnie rajcuje. Stań przed statuą i zobaczymy co będzie dalej. Okej. Okay. Witam. Rankę dziążki? Okej, czyli będziemy musieli zacować po antenecie 1, 2, 3, doskonale. Nie zdziwię się, jeżeli będzie się to dosłownie sprawdzać tego, że sami będziemy musieli pokonać wszystkich. To wychodzimy do antenetu 5. A i on nas nie puści dalej. Czyli tak naprawdę do piątki na razie efektywnie nie ma po co iść. Więc wracamy do jedynki, dwójki, trójki. Mam nadzieję, że szukanie ich nie będzie jakieś absolutnie paskudne. Ale to mi sporo ułatwia. Swoją drogą, czy naprawdę będziemy musieli walczyć z nimi wszystkimi. A cholera. Au. Dobra, no tak może sobie. To jest sobie walk w ogóle. I mnie to nie pojawi się Stimpy Omega. Stimpy Omega jeszcze nie jest też taki zły, I guess. Żartowałem. Nie spodziewałem się, że jest aż tak szybki. Jakby pamiętam, że Omegi są szybkie, a nie, że aż tak. Teraz ja od kanał dam. Sto. Zabraknie mi trochę. Ten jeden jut na górze przeżyje, jeżeli dobrze myślę. Mogę przestać tam się irytować. A czyli chyba po prostu zobaczymy cały czołg na nas. To miałoby sens, ale. Łatwo? Jada, jada.
A, będziemy musieli uważać, bo w każdej chwili można coś wynik zaskoczenia. Na wszelki wypadek się wylacza, żeby nie było jakiejś dziwnej wpadki. A, nie chcę ze mną walczyć. A, skrzynka Plantmana, do kolejnego dostępu nie mamy. Weź się, sawaj to. Tak. W ogóle najgorsze jest też na razie, tylko idziemy po to, żeby móc walczyć z rankingowanymi nawigatorami, a nie już bijemy się z jakimś rankingowanym. Więc podejrzewam, że trochę sobie ich poczekamy. Właśnie się wyleczył z panelu, czy mi się wydaje? Chyba tak. A hell. Czy jeszcze jakiś będzie w trójce? To mnie zastanawia. Jakaś część nie liczy na to, że nie, ale na wszelki wypadek podejść do tej strefy, gdzie się byliśmy z Flammanem. Nie zaszkodzi to na pewno. Zdążyłem czy nie zdążyłem? Powiedzcie, że zdążyłem. Pedasz tak powoli się był za wolne, mam wrażenie. Jak mnie to niepokoi. Spajki, blokano spajki. Niewiele mi to daje. Zwłaszcza, że generalnie nie jestem jakimś wielkim fanem z chipów typu Bubside, Hitite i tak dalej. One mają w porządku program Advance, ale nic na to. Przynajmniej już nie jakieś, nie wiem, 20 ileś takich w B2. Gdzie ja jestem w ogóle? Bo mam wrażenie, że jakoś się tu mówiłem. Znaczy, tu się powinno wejść chyba, right? Tak, tu się wchodzi. O mój Boże, coś czuję, że nawigowanie tutaj może być nieprzyjemne. Omega, nie więcej Omega. Ach. Tutaj zgaduję, że nie ma, bo to była sefa za tym. Za... jak się nazywa? Za... drzwiami WW. A to jest teoretycznie opcjonalne przynajmniej. No dobra, gdzie tutaj są nawigatorzy?
pierwsze gdzie, po drugie ile? Naiwnie będę się łudził, że zaczynałem ich palić. Ale tak jak mówię, naiwnie się będę łudził. Jest to dość optymistyczne założenie. Metroid. Yep. Jak to powiedziałem? Wniosek? Nie odzywać się. Nie warto. Zawsze podziwiam, jak może coś idealnie przestać wychodzić, jak to człowiek zacznie mówić, że jest dobrze. Zastanawiam się, czy ja na pewno wszystkich stąd zgarnąłem. Mam nadzieję, ale jednocześnie pewien nie jestem. Pewnie się jeszcze czy tutaj kogoś nie było, ale chyba nie. Nie widzę przynajmniej, żeby ktoś tu był. Więc przejdźmy na razie do tej przeklętej jedynki. I tam poczekajmy na chwilę, bo tam jest dużo więcej miejsca, mogę się ukrywać. Ile właśnie pobiłem do tej pory? 6? Siódme. Bani, bani, Metroid. O lala. Masz inne wrażenie, że nie będzie mi dane włożyć tego? Sensownie. Yep. Fire, Aqua, Aqua, Elekambo? W tej kolejności? Nie. Ale Polipka. Au, biegłem w to. Halo. To zaczyna wyglądać trochę niebezpiecznie. Na szczęście się obeszło bez jakichś wielkich problemów. Dobra, gdzie tutaj są oponenci? Tam na pewno jest jeden. To właśnie, jak się do niego idzie? Nie tędy, czyli chyba jakoś bardziej dookoła. Nie zepsywanie. O ja pierdolę! Chciałem powiedzieć zepsywanie. Nie zepsywanie, na pewno mi się źle nie odbija, ale ewidentnie gra bardzo szybko wyprowadza mnie błędu. O come on, nie odskakujcie. Nie, nie róbcie mi tego. No. A z drugiej strony. A, to się pojawia. Coś czuję, że mogę tego nie wygrać. Bo mnie kolega śmieszek wie. To może być lekko problematyczne.
A to ta serca. Chyba. Tak, będzie lepiej. Mogę jeszcze raz. Powinien być fire, aqua. Ale bambu chyba, tak? Jeżeli chciałbym program z nas. Jeżeli w ogóle jest program z nas. Aż pójdę zerknę. Bo mógłbym się, że jest w takiej kolejności. Fire, aqua, elek, bambu. Czyli tak ja wybrałem. Fire, aqua, elek, bambu. To ostatnio coś musiałem skipsić. Elemental set. Beautiful. W ostatniej chwili się uratowałem. Dobra, gdzie był tamten kolega? Fajna kwakwa. Ja padę załadowałem w ten sposób. Ja w ogóle mam dwa te? Dwa kwasolty? Ewidentnie tak. Okej, to wiele wyjaśnia. W tej strefie jest ich trzech, z czego walczyłem? Chyba z jednym tej pory. Existence, hello, headbander. Thanks, I hope you enjoy your day as well. Teraz pytanie, gdzie jest kolejny? Nie pobiję chyba tego tam na dole, tak? Co to jest ostatni? O mój Boże. Mamo, ja się boję. Ja się i bardzo boję. I słusznie, że się bałem. To było trochę zbyt optymistyczne. Zdążyłem czy nie zdążyłem? Tak. Czekam, aż mi się Invi skończy w połowie trwania i umrę. Wait for it. Wiecie, że nawet bym się nie dziwił? No dobra. Czy ktoś jeszcze mi został? Bo nie jestem pewien teraz. Jakby mam ochotę powiedzieć, że nie, ale pewien nie jestem. Bo tam też mam wrażenie, że gdzieś jednego przeciwnika zgubiłem. I mnie to bardzo nie obchodzi.
stawa się wiatrem, prawda? Yep. Czekajcie. Serio? Akurat jak byłem bubble, to wyszedł z dwa kostki. Tu nic nie ma. Moje stąd wydaje mi się, że już wszystkich wgarnąłem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mogło to być goła nieoptymalne, zdaję sobie sprawę. Proszę nie bić. Cóż, niezaprzeczalnie przynajmniej rozbiłem sobie kostkę lodową. Czy było mi to potrzebne? Nie jestem pewien. Ale na pewno to zrobiłem. Więcej random meteorów w użytecznych kodach w dodatku. Nie widzę kolejnych w tej chwili. Może oczywiście teraz na jasno niż to mogę sobie to wrócić. To nieco co chciałem zrobić. Nie chcę zamykać software'u. To jest to co chciałem zrobić. Próbowałem wytajmować tak, żeby spajki stanął na tym, na lodowym panelu. I uznałem, że dla bezpieczeństwa zrobię to z pauzą, ale ewidentnie opcja bezpieczna tutaj nie była aż tak bezpieczna, jak mógłbym chcieć. Proszę, nie, to nie trzeba. No dobra, to jeszcze raz. Tędy, w lewo. I ten. Znowu nie tędy, Jesus. Sam do Encantery wybijają mnie z rytmu, gdzie mam iść. Szybko. No, za szybko. Działa prawie. Jakbym się odrobinę bardziej spieszył, to może by mi się udało zabić tego meteoida. Czy tam metoda? Timeshade. Nie mogę trzeci raz pójść z ustawienia, prawda? Tak też mi się wydawało. Moje, cały czas mam wrażenie, że tego już pominąłem. I nie jestem pewien, czy tak jest w istocie, czy po tej głupotę.
Bo tamto jest handlarzem, więc na niego na pewno mi nie chodziło. Ta skrzynka jest... ewidentnie taka, że mogłem już rozganiać wcześniej. Black Bomba 2. Well, oszczędzi mi to rozganianie jej później. Cześć Matkiewko, witam, witam. Gdzie jest ta Thirdmana? Na razie się ganiamy za zwykłymi, nierankingowanymi nawigatorami. I trochę nie pchaj mnie to, ile ma HP, ale to już zupełnie inna sprawa. Co i tak sobie pomyślałem, że biorąc pod uwagę, o ilu scenariuszach mówię w tej grze, że są to takie trochę ech, to zastanawiam się, czy ja na pewno lubię TG tak bardzo, jak kojarzę ją lubię. Też nie wiem, jakoś jeżeli chodzi o chipy, bossów i tak dalej, to mam wrażenie, że jest to jedna z moich ulubionych części, ale... scenariusze mam wrażenie, że momentami są bardzo właśnie... ech. Okej, zobaczmy, czy ja dobrze policzyłem, czy ja nie dobrze policzyłem. Chyba jeszcze, nie? To gdzie ja go pominąłem? Męczmy fajny boss. Zgadzam się, tylko jak... widziałem, że ludzie narzekali, że bossowie wymagają budowania folderów specjalnie pod nich. To jest dla mnie trochę dziwnym argumentem przeciwko. Ja może tutaj kogoś nie prowadzę? Pierwsze trochę tak. Często ten zarzut widziałem odnośnie tego, jak mu tam Flashmana, że bez bariery nie podchodź. Jademy. Warto poskiliszy, nie? Jajo, dwa. Tego jeszcze chyba nie mieliśmy. No i zastanawiam się, czy ja tutaj zgadzam kogoś, jeżeli w ogóle tu jest. Dawaj bachragi, bo będę ich potrzebował jeszcze dużo. Gaduję, że tutaj nikogo nie ma. Nope. Gamma God, gacze jakikolwiek umiejętności. O nie, nie mam Gatera, gracze ona 10. Niegrywalny szrot. Nie mógłbym nie umieć. Zapytacie, czemu nie użyłem Paladin Solda? Odpowiedź w tym przypadku jest bardzo prosta. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, teraz bardzo ważne pytanie. Gdzie ja pominę nawigatora?
Nie, bo tego nie wiem. To jest najgorsze. Nie będę tego komentował. Cały czas mam wrażenie, że w tej tekie zgarnąłem wszystkich, że w trójce mogłem zgarnąć wszystkich i nie jestem pewien, czy w tej, czy w dwójce zgarnąłem wszystkich. A z drugiej strony nie jestem pewien, gdzie mogłem pominąć w dwójce i to jest duży problem. O tak, gdzie on może być jako tako? Chyba, że tam gdzie się idzie do tej, do... Człowiek? Bo sobie w te stronę nie szedłem za bardzo. Tamten, który mnie blokuje dalej, jak tak, ale... To będzie ten, prawda? Wait a minute. To jest który teleport? To jest teleport... To nie jest żaden teleport. Tam się nie idzie teleportem. Tam się po prostu wchodzi. Zdążę czy nie zdążę? Nice. Jeszcze nawet na jadkę się załapałem, o dziwo. Dobra, to jeszcze raz tędy. I tam się idzie... Tędy po prostu... Siemcan. Oh god! Tylko nie szczury. Okej, okay. Zetaje mnie uratowało. Dostałeś się zaszedł, zmierzałem się z tym nawigatorem, jest tam gdzie zło spada. A te znaki zapytania? Bo wiecie, jeśli ludzie trafiają do piekła, czy nie Hades? To właśnie pytanie, gdzie w Hadesie? Czy ja będę musiał... O Boże, ja będę musiał pewnie założyć plecę znowu? Tak. Mi. I ogólnie mam wrażenie, że ten scenariusz jest takim scenariuszem, w którym bardzo niewiele się dzieje. W sensie mamy dużo takiego teoretycznie gameplayu, ale to jest dużo gameplayu, w którym się po prostu ganiamy za różnymi rzeczami. Aniżeli rzeczywiście jest jakiś progres fabularny czy coś.
I też dość długo tkwimy w tych samych miejscówkach tak naprawdę. Dobra, belka w sumie. Coś tam jest. Jedyny mój problem z Warsordem, jaki w tej chwili widzę, poza moimi brakiem umiejętności okazjonalnym, to to, że nie dostaje się za niego reski często. Pana 3. A jeszcze jesteś tankingowym navigatorem? Szukam eski. Najpierw musisz mnie pokonać. No dobrze. Ofer się, co tam masz? Nowa muzyka. Znaczy nowa. To jest ta sama, która leciała na turnieju, jeżeli dobrze pamiętam. Nowa? Nie, wygląda w Fireballu. Ranga 10. Lepiej się trzymać od niego z dala. I nie będę się iść też dodawać do mojej dupy. Okej, dowiemy się, gdzie jest 9? No ma kłopoty w zakąpie 2. Get over hit Kido. To bardzo subtelne. Jestem pewien, że mail mówiłaby do nas per dzieciaku. 100% potwierdzone info. Spin purple. Z tego co pamiętam, purple są bug programy? Albo ground programy? Nawet nie jestem pewien teraz. Joka. Bo co mam iść? Zo 2. Zo 2, zo 2, zo 2. Mail, idziemy ci na ratunek. Ono zo było w pandach? A, to było w pandach. Właśnie nie byłem pewien. Przynajmniej nie musimy nawet robić tych zagadek, które to były, więc to jest jeden duży plus. Zdążę czy nie zdążę? Pewnie nie. Zatrzymałem. Niby mety to dobre. Dobrzy przeciwnicy do farmienia flagów, ale aż tak zdeptowany jeszcze nie jestem. Jak będę potrzebował, to pewnie pofarmię je poza ekranem, żeby nie ma nawet czas na Steamie. Albo jak zwykle zapomnę o tym. Postaram się nie, ale... Mam flashbacki do farmienia rzeczy na Steamie w Battle Networku. A w serwersji dający mi chipy przez handel. I nie jestem pewien, czy chciałbym to powtarzać. Z drugiej strony wiem doskonale, że Bentry mam też dużo rzeczy do farmienia w ten sposób, więc... No dobra, gdzie jesteś, lol? Ależ ty jesteś naiwny. Ależ ty jesteś frajerem. Yep, to była podróbka. To była napisana tak, że dało się domyśleć od razu. Powiedziałbym, że będzie fajnie, ale widzę, że jest 3 razy i już wiem, że nie będzie fajnie.
Wiecie co? Zrobię chyba tak. Niestety Desert Man nie działa tak jak Kermel i nie trafię dwa razy w przednim rzędzie, a szkoda. O Boże, czy każdy z tych skurwieli teraz będzie miał jebanego szczurasa? Bo na to się zanosi niestety. Nienawidzę szczurasu w Battle Networkach! A to na szczęście wyszło. My fucking god. To powinno mi pozwolić ich zabić od razu. Jak szczur tak ładnie wszedł, poddasz atak. Nice. To jeszcze tylko jeden z tym samym setupem pewnie. O! On ma coś innego. Nie jestem pewien, czy ten Zampi nie zmienia naszego poruszania się. A się przekonamy, pewnie. Ewidentnie nie. Nie chcę o tym rozmawiać. Nic się nie wydarzyło. Nic nie widzieliście. Jak tam playerze? Bebop. Zapomniałem powiedzieć, gdzie jest numer 9. Tam, gdzie nauka daje życie. A to nasza jedna wskazówka, więc nie do końca mam wielki wybór. Szpital nadchodzę! To właśnie w szpitalnym komputerze, czy w którymś komputerze w szpitalu? Mam nadzieję, że to zmienić, o co mi chodziło. Gdzie to może być? Pomyślmy. Znaczy moim jedynym problemem jest to, że nie jestem pewien, czy to jest ten... nie, powiedziałem, że w szpitalnym komputerze, czy w komputerze w szpitalu. Gdzie ja wiem, o co mi chodziło, jak to mówiłem. Ale... zdałem sobie sprawę, że to może nie być tak oczywiste. Właśnie pytanie, gdzie idziemy? Go to bierze. O mój święty Boże. To nie jest to, czego się spodziewałem. Bicheria 1. Fuck me. Znaczy nie, po prostu się zastanawiałem, czy ktoś tego nie zrozumie, że jedno i drugie to jest to samo. Najbardziej w tę stronę.
Swoją drogą bardzo doceniam, że ten szpitalny komputer ma trzy możliwe wejścia, z których możemy się tam dostać. I tak naprawdę nie wiemy, z którego mamy skorzystać. O, ja daję się. Trochę dobrze jakby to było samo. No właśnie stąd moje zastanawianie się, czy na pewno zostanę zrozumiany. Szpitalny komputer jako hospital komputery, albo komputer w szpitalu jako któryś z tych studentów, który działa na komputery. MP2 to nie jest miejsce, w którym chcę być. Wejść na plażę 1. Dzięki Bogu, że dostaję kasy, bo trochę mi jej brakuje. Piękny jest ten pokaz. Zastanawiam się, czy on w ogóle jest tego wart, biorąc pod uwagę, że to jest 450, ale jak już go tak ładnie wrzuciłem, to niech zostanie. Na pewno jest lepszy jako poszczególne części niż w zwykły lifestyle. Hello. Szuka maski. Ok, aby zmienić rangę, muszę z nim zawalczyć. O! Aby je. Zostaliśmy rangę 9. Rangę 8 w under 3. Bardzo subtelne rednów czytane od tyłu. Dobrze, akurat tutaj jesteśmy, bo łatwo jest się przedostać z tej strony. Rednut. Rednut November. Okaz 16. Wolę oszczędzić na razie, na pewno ja bym potrzebował trochę więcej. Tylko teraz trzeba przejść do trójki, teraz całą drogę z powrotem. Co i na pewno już się nauczyłem, jak się tam idzie, prawda? 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 Nie, no jak nie będę się łudził już, tak? Wyszło tak jak bym chciał, ale fajnie, dlatego stanąłem przed slimem. Już nawet jak nie wyjdzie, to mi się uda. Dobra, dawaj to. Tu na dół i drugą stronę. Nie, jakoś to będzie. Nie wyszło, ale wyszło. Tak, a o co chodzi? A, obejść dookoła. I dejcie przejście do trójki. Daj, to problem będzie znalezienie go, w których coś czuję. O, jeszcze był counter hit. Nie to, czego się spodziewałem, ale narzekać nie będę. Gdzie jesteś, panie nawigatorze?
Spróbujmy na razie w tę stronę może. Unlucky. ISSF. Nie jestem pewien, czy kod efekt jest mi jakoś bardzo potrzebny obecnie, ale... On nie jest przy tym, prawda? Nie. Bo jestem w trójce, to jest cyrka. Wiesz co było prawdziwym pod twistem, gdyby się okazało, że on nie jest w Andenecie 3? Gdzieś indziej? Gdzie mój Team Style? Ja się pytam. Dajcie Team Style. Spoiler, nie doczekam się nigdy. Tam nie przejdę. No i powinno wystarczyć chyba. Będę za wolny z tym drugim dash attackiem, zobaczmy. Wystarczy. Jakbym zaczekał pół sekundy, to może nawet kanteki te by weszły. Condor. Condor był właśnie silniejszym dash attackiem po prostu. Yep. Fierce enemies. To w kodzie L. Chyba nie warto. A z jej strony wyższe obrażenia. A w kodzie nie tak nie trzeba. Więc chyba się na razie wstrzymam. Możesz przestać się leczyć, Wajdo? Co jeszcze raz? Nice, zdążyłem. Chyba, że w ten sposób. Jojo, ha. Czy można było zrobić tylko custom style'em? Tak, a o co chodzi? Zgadzam się, tak samo jak to, że tylko z Team Style'u są niektóre chipy. Jakbyśmy się kiedyś już z tym człowiekiem znali. O boy, czas na duże jeszcze pauzowania. Dobrze, czy nie zdążę? Pewnie nie. Igdę. Chłop nie celuje. Mam dwie akły znowu. Drugie strony.
Weź. Mogłem wziąć bambu, to by go zastanowało. Ale dobrze wiej, że ktoś taki może mieć odpowiednią lęgę. Bo to znaczy, że nie mogą być na tle silni. Lęga ósma. Byłem numerem ósmym, okej. Okay. Głowa nauczania. Brzmi jak szkoła. Oddawaj moją rangę po moim trupie. What do you mean, Fishy Omega? Co masz na myśli, mówiąc Fishy Omega? Nagoda. Bardzo się trafiłem. Czy on ma jakiś swój specjalny efekt? Ja się zastanawiam. Chyba nie. Poza tym, że zasuwasz 5 razy. Tak w plecy? I myślałeś, że to się skończy jakkolwiek inaczej? Dobra. Głowę nauczania znajdziemy sobie już na następnym stumyku. Bo wiem, że ten scenariusz jeszcze chwilę potrwa, więc nie mam zamiaru się nim grzebać aż tak długo. Także ten, na dzisiaj to było na tyle. Zapraszam w sobotę na Heroesy, to jeszcze trzymajcie po. Cześć!